Witam was bardzo, bardzo serdecznie w bonusowym odcinku Zagrajmy w Postal 2, A Week in Paradise. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak można zagrać sobie w grę. Znaczy, jakiś randomowy tutaj ten save sobie wczytałem, dlatego że chciałem mieć już jakieś bronie, nie chciałem się ich za bardzo zbierać. I teraz jesteśmy aktualnie w... Tak? Dzwonisz po gliny? No nie sądzę. Nie sądzę, stary. Okej, ale pójdźmy może ten. Pójdźmy może tam właśnie do tego salonu gier. Ogólnie chodziło mi właśnie o to, żeby mieć już jakieś bronie na start. Myślałem, że masz bronię, ale nie masz. No to sorry. No, ty za to masz, więc jest okej. Sobie weźmiemy piwko. I co najciekawsze, mimo że... niby gramy na automatach w tym salonie gier, to tak naprawdę każda broń, którą tam zużyjemy bądź zdobędziemy, i każdy przedmiot przechodzi nam do realnego świata. I trochę się bałem nagrać ten bonus z tego względu, że miałem problem, ponieważ gry są dwie tutaj w tym salonie gier możliwe do zagrania i jedna cały czas mi się wyłącza. Dlatego w pierwszej kolejności przejdę sobie do gierki, która będzie się nazywała... Chwila, za... Która będzie się nazywała... Jak się będzie nazywała? Fake Hunter! No, musimy tutaj monetę wrzucić. I gotowe. Okej, okay, na czym polega ta gra? Już wam tłumaczę, tylko nie jestem pewien, czy tu jest policja, więc sobie poczekam. Ta gra polega na zabijaniu homoseksualistów. Właściwie trudno mi ich nazwać homoseksualistami, to są bardziej tacy transwestyci. Ach, czy sorry, transseksualiści, o tak. No, to są te modele, które... I jeden z tych modeli był widoczny w tym pubie. No i sprawa jest taka, że musimy zabijać tylko ich, żeby wygrać nie możemy zabić innych ludzi. Ale tutaj chyba nie ma policjantów, z tego co pamiętam, aczkolwiek mogą nas atakować. Na przykład lekarze pamiętam, że mogą nas atakować. Okej, okay, pierwszego mamy z głowy. To jest w ogóle kolejna chamska rzecz w tej grze. Zabijaliśmy już Arabów, zabijaliśmy kurde żołnierzy, zabijaliśmy ekologów. Przyszedł czas na was. No, pora oczyścić tę ziemię. Tu nie ma miejsca na poprawność polityczną. Jeszcze zobaczymy, co jest u góry. A, nic ciekawego. No, ja sobie może skoczę. No dobra, pamiętam, że najtrudniej było ich znaleźć w szpitalu, więc tam sobie mogę, może zajrzę, albo dobra, może tam jeszcze wejdę. Siemka! O, kolejny! I tam jeszcze kolejny. Nie jest zbyt trudno was tutaj zobaczyć. A co dostajemy po wygraniu tej gry? Po wygraniu tej gry dostajemy... Ej, chwila. Dostajemy... Chyba trzy faje wodne i coś jeszcze. I mówiąc faja wodna, to naprawdę mi chodzi o faję wodną. Czyli jednym słowem te marihuanę, którą można sobie wstrzykiwać. Dobra, panowie, gdzie wy jesteście? Znaczy, panowie, nie wiem, czy mogę się tak do was zwracać. Natomiast pamiętam, że jest was dosyć sporo w jednym miejscu. Tylko właśnie, ja bym tutaj użył koktajli Mołotowa, z tym, że ja się za bardzo boję, że mogą oberwać inni ludzie i to powoduje, że nie zaliczę tej misji. Już prawie mam połowę, jeszcze jednego mi brakuje do zabicia, żeby mieć połowę. O, tu jest kolejny kandydat, witam. Jak jest młot na czarownicę, to jest młot na homoseksualizm. Miasteczko Paradise zostało nawiedzone przez wielkie zło. Homoseksualizm, zaradzić temu może tylko on. Koleś z Postala. Gdzie był ten ich taki składzik?
No i oni byli w takim składziku. Tu chyba. Tu? Tak. Bo kojarzę ten obraz. O Boże, Boże. Nie ma tutaj miejsca na to. Zero tolerancji. O nie, 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 bo jeszcze mi uciekniecie. A ty z czego się cieszysz? Ty będziesz następny. A, pominąłem jedno miejsce. O, i widzicie, 17 już jest zabitych, ale pominąłem jedno miejsce. Tak, jedno miejsce, tam jest jeszcze ten. Tam jest jeszcze przejście. Konkretniej te drzwi i tam jest... Jeżeli on oczywiście nie zdążył wyjść stąd. A zdążył wyjść, okej. Okay, a może nie? A, nie zdążył. Witam. Jezus Maria, to jest przerażające, nie? Hej, stop! Wiecie, co z nim zrobić. I teraz chyba nam zostali tylko ci w klinice. I w sumie by się nawet zgadzało, że jest ich tam dwóch. Powinno być ich tam przynajmniej dwóch. Więc sobie tam pójdziemy, tylko tam są też lekarze i oni potrafią w nas uderzać strzykawkami często. A gdzie jest ta klinika w ogóle? Tutaj gdzieś była, prawda? A tak, jest, okej. Dzień dobry, tutaj przyszedłem lobotomię zrobić dwóm osobom, które się tutaj pewnie... Myślę, że się tutaj znajdują. O! Zawsze myślałem, że obiady w obiady w szpitalach są trochę gorsze, ale dają radę. Okej, jeden pacjent został uleczony. Teraz jeszcze jeden został. Gdzie? Gdzie on jest? Halo, panie... Panie... Nie wiem. O ile on się tutaj znajduje. O, sikonator! 9000. Proszę podejść i odwiedzić. Dobra, już chcę. Postaraj się mnie nie opryskać. No dalej. Dobra, mówiłem, nie opryskaj mnie. Dobry Boże, to obrzydliwe. I dasz mi fajkę. No. No takie lekarstwo to jest okej. To ja mogę sobie aplikować takie lekarstwo. Ale... No przyszedłem tutaj w konkretnym celu i teraz... Tu nie ma. Jeden był, ale gdzie jest drugi? O, proszę bardzo, leki. Tu też nie ma. Jak to zrobić? Żeby go znaleźć. To! No chyba nie tamten. No chyba nie tamten, nie? To by było trochę słabe. Ale powiem wam, że znalezienie go będzie dosyć trudne. Z tego już co widzę. No i się tak zastanawiam, gdzie on może być. Tu nie. Tu byłem. Albo ja po prostu szukam w zupełnie złym miejscu, bo ja pamiętam, że w tej klinice wcale nie było ich tak dużo. Ale myślałem, że przynajmniej więcej niż jeden będzie. Ciekawe, ciekawe. Ile tutaj przydatnych rzeczy jest, a jeszcze pamiętajmy o tym, że za 4 kredyty możemy sobie spokojnie wejść tutaj jeszcze raz, chyba, tak mi się wydaje. Więc tych dodatkowych przedmiotów można bardzo dużo zdobyć. Ej, no bez jaj, gdzie on jest? Gdzie jest ostatni? Ten szukanie ostatniego to jest najgorsza rzecz tutaj. Może tu jakiegoś pominąłem, ale... Tak, zabiłbym cię, gdybym mógł. Potem chyba mogę w sumie, bo jak już ich zabiję, to ten.
To mi się licznik wyłącza, czyli już chyba wygrałem, więc... To uwierz, chwila, muszę coś zobaczyć. Nie, to nie jest on, ale z daleka wyglądał tak samo. Go, gdzie wy możecie tutaj być? Szukanie tego jednego typa jest bardzo trudnym zadaniem. Czy się uda? Nie no, ciekawa sytuacja. No idź! Jezus Maria, ale mnie to wkurza. Zablokują drogę, staną. To akurat jest ten. Takie wierne oddanie realizmu, nie? Jak się załóżmy i idzie po schodach i ktoś ci stoi na środku i he, pogadam sobie z moim kolegą na środku schodów, po co inni mają przejść. Zginie. Nie no, kręcę się w kółko, a po, że tak się wydarzy, homoseksualizmie ani widu, ani słychu. Więc, no ale wierzę, że on musi gdzieś tutaj być, no bez przesady. I przed czym wy uciekacie? Przecież nic się takiego nie dzieje. Ewentualnie jeszcze spróbuj... A nie, chwila, a tam się da wejść? Tutaj? Czy tutaj są tylko takie drzwi, że... Nie, no nie można wejść. Chyba go znalazłem! Jest, znalazłem cię. Udało się! I tam na końcu się nam pojawiły fanty. Widzicie? Cztery aż! Plus bazooka. Ale niestety nie mogę jej wziąć. Okej, to teraz pora przejść do innej gry. Do drugiej gry. Co ciekawe, tam na dole też jest automat, ale za każdym razem jak próbuję zagrać na nim, to nie mogę włożyć tokenów. Chwila. Okej. Tu jest jeszcze ten drugi automat. Mortal Kombat. Okej, to będzie niekonwencjonalny Mortal Kombat. Musimy zabić 40 oponentów. No mam pewną przewagę, nie da się ukryć. To są różni ludzie, od wsiurów do talibów, przez jakichś tam normalnych przechodniów, znaczy normalnych w cudzysłowie, trudno nazwać normalnym kogoś, kto chce nas zabić. O Jezu, dużo was tutaj. Ale spokojnie, spacyfikujemy wszystkich. O, pan do... No niestety spadł. Niestety spadł. No dobra. Zabiłem 7 i teraz się będą pojawiać tak w sumie sporadycznie dosyć. O, jak pięknie. Oj, to była ta od książek. No, ty uciekasz, niestety nie udało ci się. Przynajmniej raz mogę częściej użyć tej broni, bo tak to zawsze miałem bardzo mało amunicji i teraz w sumie też mam mało. No. Teraz w sumie też mam mało tej amunicji, ale... Oj. Oj. Co dalej? Ktoś jest jeszcze? Słyszę tylko jakieś krzyki. Tych wsiurów jest najwięcej w sumie, jakby nie patrzeć. No i nie zabiłem go, bo spadł i się zabił. Ja was tutaj sfraguję jak trza.
No dobra, tym to raczej nie. Miłego dnia. O, panowie talibowie widzę, też przyjechali. Już mi lepiej. Już dopłynęli, widzę. No i czemu wszyscy spadają w tę przepaść? Pani ekolożka z miłą chęcią panią zabije. Moim prezydentem jest Jack Hesse, a to dla was mało. O! Może z baseballa komuś walnę? To by było śmieszne. Tak. O, już 26. Już 26. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. No, mam przewagę o tyle, że mam więcej broni, tak? Plus mam te apteczki, których ja mogę używać w przeciwieństwie do nich. A ty za tatusia. Co jeszcze? A ty. Nie no, talibów i redneków definitywnie jest najwięcej tutaj. A w tej grze, chyba z tego co pamiętam, nie wygrywa się. Znaczy, niczego szczególnego. Chyba nie uciekniesz od tego pocisku. Ja walczę ze wszystkim, ze wsiustwem, z islamizacją, z ekologią, ze wszystkim. I to się właśnie nazywa tolerancja. No chyba zginiesz, wiesz, tak mi się wydaje. No właśnie. Widzisz, tak się strzela. Znaczy, teraz już nie widzisz, ale do szczegółu. Dobra, piwerko. Drugie piwerko. Ale się odbiło niczym krowie po liściach. Jeszcze dwóch, więc szybko. Bo tutaj walka nie może czekać. Znaczy, jak ja grałem w Mortal Kombat, kiedyś to wyglądało troszeczkę inaczej, ale no to też jest fajne. Wszystkim możemy KO zrobić już, znaczy fatality możemy zrobić wszystkim już przy pierwszym uderzeniu. O, widzę, że tutaj pani będzie ostatnia. No, i to była nasza przygoda w tym. To była nasza przygoda w salonie gier. Jeszcze poczekajcie, bo jeszcze będzie drugi bonusowy odcinek, gdzie zwiedzę dwa miejsca i chyba na tym zakończę sobie całą grę. Także żegnam się z wami i do następnego.